jest, można powiedzieć, no, grupa osób, która zawsze będzie miała własne pomysły, szybciej będzie rozszerzała i czasami jakieś dzieci mogą tego wymagać, ale dobrze by było, żeby rodzice to robili w porozumieniu z pediatrą, z lekarzem prowadzącym, natomiast nie na własną rękę. Natomiast jeżeli chodzi o to rozszerzanie, no to wiadomo, że pierwsze elementy mogą być jakieś trudne, bo właśnie dzieci mają nowy smak, mogą, prawda, być z tego niezadowolone. Nie zrażajmy się. Za każdym razem dziecko poznaje nowy smak i za każdym razem musi się do niego przekonać. I czasami to trwa kilka razy, nie ten pierwszy, że od razu właśnie zje nam jak butlę mleka.